Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak-Blog. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Smakuj Życie, który prowadzę razem z Melindą. Dzisiaj wezmę Was w podróż do najbardziej świątecznego miejsca na całym świecie. Zamierzam odwiedzić Mikołaja w jego wiosce i spełnić życzenia, które napisaliście mi na Facebooku i na YouTubie. Zaczynamy! Bardzo, ale to bardzo duża część z Was napisała, że jakby była w wiosce Świętego Mikołaja, to co by zrobiła, to na pewno odwiedziła renifery. Czyli pisaliście mi, żebyście odwiedzili renifery, spróbowali je przytulić, pokazałabym dwójkę, nakarmić i trzecia rzecz to przejechać się takim kuligiem z reniferami. Więc ja spróbuję wykonać te wszystkie trzy rzeczy. Już się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę renifery, bo jeszcze do tej pory ich nie widziałam i chyba nigdy w życiu jeszcze nie widziałam renifera na żywo, więc czekam, aż je zobaczę w końcu, bo wiem, że tutaj są. Już zaraz za zakrętem tutaj są. O, jest renifer! Jest mój pierwszy renifer! Biały i malutki! Ale jest tylko jeden. Czy więcej? Nie, na razie jest jeden. Ojejku, jaki on jest piękny. On wygląda jak połączenie niedźwiadka z sarenką. O, taki puszysty. Piękne są reniferki. I naprawdę nie dziwię się Wam, że to, co chcieliście zrobić, to po prostu przytulać te renifery, bo ja teraz autentycznie mam ochotę go przytulać, głaskać i w ogóle, żeby był moim najlepszym przyjacielem. Więc chodźmy, zróbmy to. O, tutaj jest specjalne wejście do reniferów. Przekraczam próg. I tu jest miejsce, w którym można się na przykład ogrzać, bo mamy ognisko, mamy reniferze, w ogóle skórki tutaj na tym, na siedzeniu, więc tu jest naprawdę cieplutko i przyjemnie. Kupiłam już bilet, trzymam w rękach bilet na przejażdżkę reniferem. Można tutaj sobie wybrać dystans 400 lub 1000 metrów. I teraz wchodzę do kolejki i się przejadę najpierw reniferową kolejką, a potem spróbuję pogłaskać i może mi się uda nakarmić. Czemu on je śnieg? Zobaczcie, on je śnieg. O, reniferku, jest taki głupiutki, ale taki słodki. Ja już widzę tutaj, że w ogóle w tych saniach są reniferowe skórki takie do przykrycia się, więc już się nie mogę doczekać, bo uwierzcie mi, jest naprawdę zimno. A, jestem podekscytowana, ale super. Dobra, wsiadam na sanie. Oj. Thanks. Słuchajcie, jest perfekcyjnie, mam na sobie skórkę z renifera, siedzę na skórce z renifera i widzę renifera przed sobą, więc jest perfekcyjnie i właśnie zaczynam moją przejażdżkę. O, ale super! Serio, nie wiedziałam, że się będę aż tak jarać. Jadę! A, prowadzę renifera! Ej, ale on jest słodki! Chciałabym mieć renifera w domu! Naprawdę, jest po prostu perfekcyjnie! I nie wiedziałam, że tyle mi radości to sprawi, mam własnego renifera! Warto było, warto było, bo posiadanie własnego renifera jest naprawdę wyjątkowe. Haja! Chciałabym mieć własnego renifera! Nazwę go Michał! Jedź, Michale! Najlepsze jest to, że on jedzie sam, tak naprawdę ja wcale im nie pomożę, ale i tak mi to sprawia taką radochę, że aż się popłakałam. Dalej, bio! O! Ruszyłem z kopyta! Teraz wysiadam. Ej, słuchajcie, pod tymi skórami w ogóle było mega ciepło. Jak teraz się odkryłam, to po prostu już czuję ten mróz. A jak byłam przykryta, to w ogóle cieplutko i perfekcyjnie. Wow, one są naprawdę ciepłe, te skórki. Już wiem, dlaczego nie je noszą. Słuchajcie, najlepsza rzecz na świecie. Pani właśnie mi dała karmę dla renifera i w ogóle najlepsze jest to, że składa się z mchu, jakichś igieł i w ogóle drzewek, takich patyczków, czyli to jest w zasadzie to, co możemy znaleźć po prostu w lesie. I pani powiedziała, że mogę go nakarmić. Dobra, uwaga, zróbcie to ze mną, bo ja się trochę dygam. Więc lecimy. Reniferku, dzień dobry. Byłeś bardzo fajnym reniferkiem, chciałbyś zjeść trochę tego?
on mi zjada z ręki rzeczy! Mam własnego renifera teraz! To jest Michał, w ogóle nie wiem, czy pamiętacie. To jest renifer Michał i trzeba uważać na jego rogi, pani powiedziała. I proszę, reniferu Michału! Ej, serio? Kocham alpaki i renifery. Renifery są super. O. To jest takie super! Michał, usmakuj się! Michał jest bardzo łapczywy i chciałby wszystko zjeść naraz, ale ja mu mówię, Michał, nie. Naucz się jeść powoli i z gracją. Jak myślałam o karmieniu renifera, to pomyślałam sobie, kurczę, co taki renifer je? Pewnie ten renifer je marchewki, albo jabłka, albo coś takiego, jakieś takie fajne rzeczy, a tu się okazuje, że Michał najchętniej wcina porosty. Więc mech dla Michała jest najfajniejszym. Ło! Michał, zobacz, spadło ci tam. Z czemu został taki mały kawałeczek? A właśnie, zobaczcie, co to jest w środku. Tutaj są, widzicie, dwa rodzaje mchu, jakieś igiełki. No, w zasadzie niby nic, no bo... Ale on to je i widać, że to lubi. Teraz czas na głaskanie. Michał się już na mnie patrzy, ale nie bój się, Michałku. O, jest taki mięciutki. Ale fajnie. Konia bym się bała tak pogłaskać z tyłu, bo bym się bała, że mnie kopnie. Ale te reniferki są takie malutkie, one są takie fajne. O, jest taki miękki. Ale fajosko. Jestem spełniona, naprawdę. Dziękuję, że daliście mi jak gdyby to zadanie i powiedzieliście, że wy byście tak zrobili, bo sprawiło mi to bardzo dużo radości, więc dziękuję wam i zabieramy się za kolejną rzecz. Idziemy dalej. I teraz pokażę wam jedną rzecz i zastanawiam się, ile z was miało w ogóle pojęcie o tym, że coś takiego tu istnieje. Uwaga, tam dom 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 dom. Właśnie tutaj przebiega linia koła podbiegunowego. Tam jesteśmy my. A tam jest... tam są miedzie polarne, czyli tam są niedźwiedzie polarne. Tutaj akurat ja sobie wyznaczyłam takie zadanie, że właśnie muszę stanąć na granicy i sobie właśnie przejść. I może nawet odtańczę piękny taniec. Właśnie, przecież chcieliście, żebym odtańczyła taniec, stojąc na środku wioski. I wydaje mi się, że można powiedzieć, że właśnie ta granica Arctic Circle jest granicą, jest środkiem wioski. Zdejmę plecak, żeby być bardziej mobilna. I uwaga, i będę robić coś, co się wiąże z dwoma częściami Arctic Polu. Dobra, stresuję się, bo tyle ludzi się na mnie patrzy. Dobra, dobra. Uwaga, zaczynam. I jestem u nas, a teraz jestem u niedźwiedzi. Jestem u niedźwiedzi, jestem u nas, jestem u niedźwiedzi. I tańczę na środku wioski, tak jak chcieliście, ale nie znam żadnego super tańca. A chcieliście, żebym zatańczyła swish, swish? Ale nie potrafię tego robić, więc mogę wam zatańczyć tak. Uwaga, niech będzie beat w mojej głowie. Swish, swish, swish. Try, ty, 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 ty. Ale zatem próbowałam przynajmniej. Swish, swish. Dobra, jak widzicie, nie udało mi się w ogóle, ale próbowałam. I teraz uwaga, uwaga. Jestem na kole podbiegunowym i zastanawiam się, ile takich butelek było na kole podbiegunowym, bo podejrzewam, że mało, ale ja ją wzięłam ze sobą, dlatego że ponieważ możliwe, że jestem pierwszą osobą, która na kole podbiegunowym pije mirindę. I powiem wam, że naprawdę cieszę się z tego, że odhaczyłam kolejny mój życiowy życiowe marzenie, małe marzenia, spełniam marzenia z mirindą, super, dziękuję. Właśnie przed chwilą zaszło słońce i nie uwierzycie, która jest godzina. Jest dopiero 15, a słońce zaczęło zachodzić już nawet przed 15, więc można powiedzieć, że o 15 to już jest tutaj po prostu ciemno. I właśnie zobaczcie, jak to wszystko się zmieniło po zmroku. Jest tu teraz tak magicznie, tak świątecznie, że w życiu mi się nie spodziewała. Bo w ciągu dnia to było tak, o, fajne miasteczko, sporo, dużo śniegu, ale teraz
teraz są święta. Mhm. Właśnie jesteśmy w drodze na pocztę Świętego Mikołaja, gdzie można wysłać pocztówki ze specjalnym stempelkiem właśnie poczty Świętego Mikołaja. I właśnie tutaj jak się idzie, to słuchajcie, na drzewach są przepiękne takie sople spadające i w ogóle po zmroku i ze śniegiem to wygląda tak przecudownie, że ja jestem zakochana. Zobaczcie, jaki to jest w ogóle, jaki to jest piękny taki drewniany rysunek, taka dziewczyna. Ja tak randomowo idę sobie na pocztę. Wchodzimy, jest pięknie. I właśnie w tym magicznym miejscu można wysłać najbardziej wyjątkową pocztówkę lub list na święta. I to, co muszę teraz zrobić, to oczywiście wybrać sobie pocztówkę i potem ją wysłać. Więc dajcie mi chwilę, ja przeszperam wszystkie rodzaje i zaraz wam pokażę, co wybrałam. I biorę tą pocztówkę i uwaga, do siebie wysyłam tą. Żebym miała pamiątkę, że tu byłam, tak sobie pomyślałam, do kogo wysłać i wyślę też do siebie. A co? Więc mam takie dwie pocztówki i jeszcze są znaczki, jeden jest ze Świętym Mikołajem i Reniferem, a drugi znaczek jest z Zorzą Polarną, bo tutaj też takie występują. I teraz, kiedy pocztówki są już opisane, trzeba je wrzucić do skrzynki. Ale powiem wam, że tutaj na tej poczcie są dwie skrzynki i to dwie różne skrzynki. I zaraz wam pokażę, czym się różnią. To, słuchajcie, jest skrzynka numer jeden. Jest to skrzynka pomarańczowa. I tutaj na niej jest napisane, że listy bądź pocztówki, które do niej wpadną, są wysyłane dzisiaj. Czyli jak gdyby, załóżmy, wyślecie 3 grudnia, to dojdzie komuś, załóżmy, następnego dnia albo za 2 dni. Czyli wysyłane z dzisiejszą datą. Wtedy, kiedy wyślecie, to wysyłacie. A teraz druga. Druga jest moim zdaniem ciekawsza. Druga moja, teraz już wiem, że ulubiona skrzynka, to jest taka, gdzie jest napisane, że tu są listy, które są wysyłane na święta. Czyli możecie tu przyjechać właśnie na przykład w listopadzie, wrzucić do tej skrzynki, a osoby, którym zaadresujecie te pocztówki bądź listy, dostaną je na święta. I to moim zdaniem jest super, bo wy niczym się nie musicie martwić. Więc uwaga, proszę bardzo, pocztówka do moich dziadków. Pocztówka do moich dziadków, bo ich bardzo kocham, pocztówka do moich dziadków i pocztówka do siebie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wysyłałam listy bądź pocztówki, ale jestem podekscytowana. Super, że to zrobiłam. Jedna z ciekawostek, które zobaczyłam właśnie na tej poczcie, to jest ten napis za mną, który mówi, że po pierwsze Mikołaj dostaje absurdalną liczbę listów, po drugie dostaje aż 199 krajów na świecie, a po trzecie, słuchajcie, w tej gigantycznej liczbie listów, listy z Polski są na drugim miejscu. Nasze listy to jest drugie miejsce światowej wysyłki do Świętego Mikołaja. Jestem z nas dumna. I zaraz obok mamy list, który myślałam, że jest jakimś bardzo, bardzo starym listem, napisanym milion lat temu i nie wiadomo skąd, ale okazuje się, słuchajcie, że jest to list, który wcale nie jest taki bardzo stary, bo napisany zaledwie 17 lat temu, zaledwie, ale jest on napisany na korze brzozowej i to w dodatku jest to list z Polski. Więc moje serce rośnie jeszcze bardziej, spójrzcie tylko na ten list, jaki on jest przepiękny. A po drugiej stronie jest ta wielka czerwona gablota z listami z różnych krajów, z całego świata. Właśnie z tych krajów, które pisały listy do Świętego Mikołaja. I nie jest tutaj zaskoczeniem, że jest też Polska. I udało mi się ją wyszukać, bo to nie są nazwy angielskie, tylko to jest fińskie albo lapońskie. I tutaj jest, uwaga, przy bardzo Puola. Puola to jest Polska. I tu są nasze listy. Siedzę teraz w restauracji, dlatego że sporo z was napisało, że jakby było właśnie tutaj w Finlandii, w wiosce Świętego Mikołaja, to spróbowałoby jakiegoś tradycyjnego jedzenia z Laponii. I bardzo tradycyjnym jedzeniem, bardzo tradycyjną potrawą jest, uwaga, renifer. Tutaj reniferów jest więcej niż ludzi w Laponii, więc te renifery są wszędzie. Robią z reniferów futra, robią z reniferów na przykład buty, z poroża robią
robią różnego rodzaju jakieś takie przyrządy, na przykład domowe. Gdyby cały renifer jest wykorzystywany w jakiś sposób. I właśnie po to one są hodowane, w ogóle są mega wielkie stada tych reniferów, ogólnie jest ich tutaj mnóstwo. Trochę jak u nas krów, albo i może nawet więcej. I dlatego renifera też się je, podawane na różne sposoby. Ja tutaj zamówiłam sobie takiego najbardziej, można powiedzieć, surowego, czyli takiego bez dodatków. Tutaj jest kawałek mięsa z renifera i to jest z szyi, a z tej strony mam kawałek steku z renifera, bo właśnie nie chciałam w takiej formie na przykład, nie wiem, kiełbasy albo w formie na przykład jakiegoś gulaszu, bo to by, wiecie, zakłócało smak tego mięsa. Chciałabym po prostu zobaczyć, jak smakuje renifer. O, więc teraz tak, spróbuję może najpierw szyi. O, jejku, jest super mięciutki w ogóle, zobaczcie na to, jest mega miękkie. Ojku, pachnie pięknie, także aż mi ślina leci. Trochę jak wołowina pachnie. Ale nie smakuje jak wołowina. Spróbuję jeszcze z tego drugiego. Tu mam stek i zaraz wam powiem, co o tym wszystkim myślę. Na pewno jest najbardziej zbliżony do wołowiny, ale ma jeszcze taki trochę bardziej intensywny posmak. To jest tak, jakbyście dodali na przykład trochę dziczyzny, jeżeli wyjedliście, albo troszeczkę takiego odrobinki smaku wątróbki na przykład. Że to mięso jest takie ciemniejsze, bardziej intensywne i naprawdę jest bardzo dobre. Ja ogólnie lubię różnego rodzaju mięsa i staram się próbować różnego rodzaju potraw i na pewno mogę powiedzieć, że cieszę się, że spróbowałam renifera i koniecznie, jak będziecie właśnie w Laponii, to polecam spróbować, dlatego że to jest bardzo, bardzo charakterystyczne miejsce tego regionu i wstyd byłoby nie wiedzieć, jak smakuje. Jedną z rzeczy, o którą najbardziej prosiliście, to odwiedzić fabrykę elfów i w ogóle odwiedzić elfy. Właśnie z tej okazji założyłam moją super elficką, piękną czapeczkę dzwoniącą i słuchajcie, właśnie będę wkraczać do groty, za którą jest fabryka zabawek elfów. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ale zobaczcie jedną rzecz, jak tutaj elfy ładnie wyszyły całą barierkę. Tutaj cała barierka jest takim jednym wielkim szalikiem, więc elfy się naprawdę napracowały i mi się wydaje, że ta fabryka to będzie taka zacna. Uwaga, uwaga, właśnie nas mijają elfy. Hej! A, drużyna elfów, czuję się taka z nimi połączona teraz. Hej! Ale ich jest dużo, w ogóle obczajcie, co tu się dzieje. Hej! Ostatni z elf. Czyli jest ich tutaj naprawdę sporo. Pamiętacie ten szalik, który się wlókł całą drogę? To obczajcie, on tu się wlecze nadal. I on jest zawinięty w choinkę. Znaczy choinka jest zawinięta w ten szalik, ale to jest super. Myślałam, że zostanę tutaj tylko fabrykę zabawek, ale okazało się, że jest tutaj też poczta numer 2, która wygląda po prostu tak niesamowicie w środku, że koniecznie musicie to zobaczyć. Chodźcie. Jest taka maszyna sortująca listy. Są pojedyncze, jak widzicie, na początku, a potem są już pięknie zapakowane w paczuszki. Więc to jest cała taśma produkcyjna, która ułatwia elfom sortowanie tych wszystkich listów, żeby dotarły tam, gdzie dotrzeć powinny. Jest tutaj przepięknie, w ogóle to jest zupełnie inny klimat. Uuu, zobaczcie na sufit! Tych listów jest tak dużo, że się wysypują z sufitu! Powiem wam jedną rzecz, którą zauważyłam, że tutaj jest trochę tak jak w Disneylandzie. Z tego względu, że tu jest taka muzyka, że aż mam ochotę tańczyć. Pamiętam, że w Disneylandzie było dokładnie tak samo, szłam sobie uliczkami, było tak, o jejku, tańczę sama z siebie. A tutaj jest też taka muzyka, że aż wkroczyłam i tak, świąteczny nastrój i to ja, idę. Oczywiście w fabryce elfów elfy są wszędzie. Można je spotkać tutaj po drodze, każdy tutaj jest taki bardzo wesoły, pomoże ci, jeżeli masz jakieś pytania, zawsze odpowiem. Są tacy szczęśliwi, tak sobie podskakują i tak i się śmieją w ogóle. I tutaj na przykład jestem w domku, w którym można tworzyć własne rzeczy z takich naturalnych produktów. Na przykład można zrobić z kawałka drewna swojego renifera i go pomalować, więc to jest taki domek, w którym tworzy się własnoręcznie różne ozdoby i tutaj elfy też pomagają tworzyć te rzeczy.
I tutaj są wystawki na przykład zrobionych Mikołajów i reniferów przez dzieci albo dorosłych z całego świata. I tutaj proszę bardzo, tu jest na przykład takie dziwne połączenie renifera, Mikołaja i niedźwiedzia polarnego. Przynajmniej dla mnie to tak wygląda, ale to jest przepiękne, bardzo mi się to podoba. A w zasadzie na kole podbiegunowym, na pewno możemy spodziewać się jednego, że będzie padał śnieg. I właśnie tak w tym momencie jest. Nagle zaczął nam padać śnieg, ale mnie to nie przeszkadza. W końcu są święta, w końcu jest zima. I teraz, co bardzo dużo osób z Was chciało też zrobić, będąc u świętego Mikołaja, to chcieliście ulepić bałwana. I teraz tak. Mamy już śnieg, ale muszę jeszcze sprawdzić, czy on się lepi, czy da się zrobić z niego bałwana. Słuchajcie, wygląda na to, że jesteśmy w domu. Znaczy tak połowicznie, bo trochę się lepi do mojej rękawiczki, a trochę do siebie, ale myślę, że da się coś z tego zrobić. Natomiast nie wiem, czy będę w stanie zrobić wielkiego bałwana, bo jest teraz dosyć sucho, bo ze śniegiem jest trochę tak, że nie wystarczy, żeby śnieg po prostu był. Śnieg musi się też lepić, czyli musi być temperatura w miarę blisko zera, żeby ten śnieg był taki lepiący, ale mi się wydaje, że ten w zupełności wystarczy. I każdy bałwan zaczyna się od małej kulki, z której trzeba zrobić potem większą, więc teraz chodźcie ze mną ją potoczyć, oby się udało. I proszę bardzo, piękna, świeża warstwa puchu, w którą, w ogóle zobaczcie jaka tu jest grubość tego śniegu, uwaga, wchodzę. Dobra, w którą zacznę toczyć moją małą kulkę, która w końcu będzie wielką kulą. Mam taką nadzieję, o jest, jak ja tu, spójrzcie w ogóle na moje buty, jak wyglądają. Chodź tu kulko, będziesz się toczyć. To zajmie wieki. O! Zapadam się coraz bardziej. Będzie bałwan cacy. Bałwan jak ta lala. Tylko najgorsze jest to, że on już jest ciężki. I muszę tak zrobić jeszcze 3 razy. I każda kulka musi być coraz większa. Teraz musiałam sobie założyć inne rękawiczki, żeby jednak zagrzać dłonie, ale te są super w ogóle do właśnie kręcenia bałwana, że tak powiem. O, jest. Już zapomniałam, jaka to jest ciężka praca. Dobra, lepię dla Was bałwana. Ona się robi taka ciężka. I to kula numer 2. Żeby ją równo postawić. Dobra, chyba w miarę równo stoi. Muszę teraz ją oszlifować. A teraz ostatnia część, czyli głowa. Mam nadzieję, że ten bałwan nie będzie miał za dużej głowy. Jak to ustawić? Dobra, nawet całkiem nieźle to wygląda. Skończyłam bałwana?
ale jest jeden problem. Normalnie się da jakieś węgielki czy kamyczki w oczy, a tutaj wszystko jest przykryte śniegiem. Ale z pomocą przychodzi mi moja super kreatywność i patrzcie tylko na to. To będzie naprawdę wyjątkowy, wyjątkowy bał. I może zacznę od dołu, bo będzie mi trudniej zepsuć. Pozbierałam sobie zakrętki od Mirindy i zrobię z nich guziczki i twarz całą bałwana. Spróbuję to zrobić w miarę po środku, więc niech to się zacznie tu. O, ale to fajnie wygląda! Piękny. O. Ale przez to, że jestem w Laponii, tam gdzie tak naprawdę jest więcej reniferów niż ludzi, to zrobię temu bałwanowi jeszcze rogi. Ale oczywiście nie wezmę prawdziwych rogów, tylko po prostu znajdę może jakieś patyki, może się uda. Tak jak mówiłam, jest tutaj tyle śniegu, że prawie nie ma żadnych patyków. Po 10-minutowej wędrówce znalazłam takie oto dwa. Różnią się od siebie zupełnie, ale stwierdziłam, że nie ma sensu już dalej chodzić. Po prostu zrobię z tego rogi. Jakoś mi się uda. Muszę tylko je złamać do odpowiedniej długości. Jedna antenka tutaj. O. I druga antenka. O, udało się, siedzi. Piękny bałwan. Jest prawie mojej wielkości i jestem z niego bardzo dumna. Mam nadzieję, że się Wam też podoba, bo zrobiłam to dla Was, dla tych, którzy chcieliby w wiosce Mikołaja zrobić właśnie bałwana. Może nie jest gigantyczny, ale ja się na nim bardzo napracowałam i już go kocham. Piszcie w komentarzach, jakbyście chcieli, żeby nazywał się ten bałwan, bo podejrzewam, że on tu będzie stał pewnie do kwietnia przyszłego roku. Na to na pewno wszyscy czekali, włącznie ze mną, bo nie ma świąt bez Mikołaja. I po co tak naprawdę przyjeżdżać do wioski Mikołaja, jeżeli się nie zobaczy Mikołaja? No nie wiem, ale ja właśnie zamierzam to zrobić. Za mną jest budynek, w którym mieszka święty Mikołaj i w którym przyjmuje wszystkich, którzy chcą się z nim zobaczyć. Więc ja bardzo chcę się z nim zobaczyć i powiem Wam szczerze, że się naprawdę stresuję, co jest dziwne. To jest tak, wiecie, całe życie się tylko słyszało o Mikołaju, a teraz jest tak: dzień dobry, jestem Mikołajem, a ja wow, więc nie wiem, jak zareaguję, ale się stresuję. Chodźcie ze mną. Merry Christmas! Now, which country? Poland. From Poland. Poland. Oh. Dzień dobry! O, oh, dzień dobry! Jak miło! I have very, very special day today because I really want to make some wishes come true. Yes, no problem. And one of the wishes is to have your autograph. No problem. Can you please give me your autograph? Yes. Mój autograf od świętego Mikołaja. Thank you. I have two more things. My wish for this year is to know, is your beard real or is it fake beard? Huh, it's real beard because I have always wear this beard. But all the time from where I was very, very, very young. Very young? Can I touch your beard? Oh, of course.
jest obfita. Can I also sit on your lap? No problem, please. I tell you what, I met the ski team from Poland here a few days ago, so shinned over to Poland ski team too. Oh, that's awesome. And now time for a selfie. Yes. Thank you. Thank you. I sit on your lap, I get your autograph, I got a photo, and I'm so happy. Oh, that's great. So then I will come and see you in Poland. Sure. Hi! Ale to jest pięknie u Świętego Mikołaja! I dla tych, którzy zostali ze mną do końca, mam prezent. Pokażę wam autograf, który dostałam od Świętego Mikołaja. Oryginalny, wypisany jego prawą ręką, bo Mikołaj okazuje się, że jest praworęczny. Życzę wam wesołych świąt i mam nadzieję, że mój film wprowadził was w naprawdę ciepły nastrój. Pamiętajcie, że odcinki Smakuj Życie pojawiały się co miesiąc, a my widzimy się już w następną środę. Pa, pa!